Prorok Izajasz w trzeciej niedzieli Adwentu powie o nowych szatach dla Jerozolimy. Nowe szaty. Coś muszę znaleźć. Szat nie mam, ale mam zawój na głowę. To sutan mi nie pasuje za bardzo. To może drugi. Jest, to będzie ładnie. Zawój na głowę, pierścień i nowe szaty dla Jerozolimy. Jerozolima cieszy się z wyzwolenia, więc nowe szaty. Jakie chcesz ty? Nowe szaty w Adwencie, w których przygotujesz swoje życie na spotkanie z Chrystusem. Nowe szaty to nowe postawy, nowe cnoty, nowe sprawności, nowa jakość życia chrześcijanina. Praca na dzisiaj, posprzątaj swoją szatę. Zobacz, w co możesz ubrać się na święta Bożego Narodzenia. Szczęść Boże. Pozdrawiam.